Drogie, kochane, umiłowane kandydatki na szczęśliwe kobiety, mój znajomy miał takie powiedzenie, że bzykać to należy się z nadzieją, a nie z przyjemnością. I uważam, że ten jego pogląd ma bardzo, bardzo głębokie korzenie albo bardzo, bardzo wysokie loty. To zależy, jak się na to popatrzy. Ponieważ jak przemyślałem sprawę, to owszem, istnieją sytuacje, kiedy chodzi o przyjemność, ale jeżeli w bzykaniu istnieje przyjemność, natomiast to bzykanie jest beznadziejne, to lepiej tego nie robić. Natomiast jeżeli bzykanie oparte jest na nadziei, to zawsze jest nadzieja, że następnym razem się przyjemność pojawi.